Cześć, witam Was na naszym kanale. Czy wiecie, że należy odpowiednio zadbać nie tylko o kocioł kondensacyjny czy też pompę ciepła, ale również o instalację centralnego ogrzewania? Zapraszam. Oskar, skąd się biorą zanieczyszczenia w instalacji centralnego ogrzewania? Zacznijmy od tego, że często jako użytkownicy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w naszej instalacji tworzą się zanieczyszczenia. Woda grzewcza krąży w obiegu zamkniętym i nie widzimy na co dzień, jakie procesy zachodzą w środku. W czasie eksploatacji w instalacji centralnego ogrzewania zaczynają gromadzić się szlam, osad oraz kamień kotłowy. Nie zapominajmy o produktach korozji elektrochemicznej, która występuje w instalacjach, w których łączone są różne materiały, np. miedź, stal, mosiądz oraz brąz. Nawet w nowej instalacji mogą się znajdować pozostałości zarówno po produkcji, jak i po montażu, czyli resztki po lutowaniu, spawaniu, pozostałości topników, olejów czy smarów. Wiemy już, skąd się biorą zanieczyszczenia. Teraz powiedz nam, co mogą powodować, jeśli już znajdą się w naszej instalacji. Osadzające się w instalacji centralnego ogrzewania zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na głośną pracę urządzenia, stopniowe zmniejszanie przekroju rur w instalacji, a w szczególnych przypadkach nawet ich zatkanie. Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy posiadamy ogrzewanie podłogowe, które ze względu na sposób układania charakteryzuje się dużą ilością kolan. Większe zużycie energii, gazu lub prądu, ze względu na zmniejszenie wydajności urządzenia grzewczego. Pogorszenie wymiany ciepła. Osad zmniejsza przewodność cieplną. Niedogrzewanie pomieszczeń. Dotyczy to osadów gromadzących się w grzejnikach. Nierównomierne oddawanie ciepła oraz przegrzewanie miejscowe materiału, co może doprowadzić do pęknięć. Zablokowanie pompy obiegowej oraz innej armatury. Uszkodzenie urządzenia grzewczego. Uszkodzenie skraplacza w przypadku pomp ciepła. Jak zatem zapewnić dobrą jakość wody do instalacji centralnego ogrzewania? Do napełnienia instalacji centralnego ogrzewania, w której znajduje się kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła, należy użyć wody wodociągowej o odpowiednich parametrach. pH powinno zawierać się w przedziale od 6,5 do 8,5 jednostek. Twardość ogólna powinna wynosić nie więcej niż 10 stopni niemieckich. Do napełnienia instalacji centralnego ogrzewania nie powinno się stosować wody destylowanej. Wyjaśnij nam dlaczego. Woda w wyniku destylacji pozbawiona zostaje wszelkich związków mineralnych. Może okazać się, że w połączeniu z materiałami zastosowanymi w naszej instalacji niekorzystne procesy będą postępowały jeszcze szybciej niż w przypadku wody wodociągowej. Co można zrobić, żeby zabezpieczyć instalację? Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zakamienieniem i korozją instalacji należy zastosować preparaty ochronne, np. inhibitory korozji. Istotne jest, aby wybrany przez nas preparat był przeznaczony do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania, w których zainstalowany jest kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła. Pompy ciepła często montowane są w instalacjach niskotemperaturowych. Czy takie instalacje mają specjalne wymagania? Jeśli posiadamy w domu ogrzewanie niskotemperaturowe, zaleca się zastosowanie środka chroniącego przed rozwojem bakterii, glonów oraz innych mikroorganizmów, które mogą rozwinąć się w instalacji i przyczynić się do blokady przepływu lub też korozji. Czy w instalacji centralnego ogrzewania, poza preparatami ochronnymi, powinniśmy stosować filtry magnetyczne? Zanieczyszczenia metaliczne są głównym powodem awarii pomp obiegowych montowanych w kotle lub na instalacji grzewczej. W celu ochrony tych elementów powinno się stosować filtry magnetyczne, które pozwalają na skuteczne odseparowanie zanieczyszczeń metalicznych występujących w układzie CO. Pamiętajcie, zadbana instalacja przede wszystkim zmniejsza ryzyko awarii urządzenia grzewczego oraz wydłuża jego żywotność, co przekłada się na realne oszczędności dla użytkownika. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!